Już nieraz zachwycił wszystkich swoją ofertą i pomógł w przygotowaniach do świąt. Zobaczmy więc, co można kupić na 6. bożonarodzeniowym jarmarku w Żywcu. Ile potrwa jarmark i jaki asortyment mają do zaoferowania handlowcy? Jarmark potrwa od 21 grudnia do 23 grudnia. Mamy duże spektrum wystawców reprezentujących różne produkty spożywcze, rękodzieło. Z produktów spożywczych to przede wszystkim tradycyjne wędliny z Podlasia. Ze środkowej Polski są wędliny oparte o śląskie receptury. Mamy kołacze, mamy owoce w czekoladzie, sery austriackie, polskie, oscypki, miody z Warmii. Jest około 20 wystawców, którzy przywieźli tu różne produkty, które mogą być wykorzystane do wigilijnej wieczerzy. A zakupy z pewnością umili to, co się będzie działo na scenie. No codziennie będziemy tutaj od godziny 12 do godziny 16 prezentować kapele, które będą śpiewały kolędy, pastorałki, aby wprawić tutaj tych, którzy zechcą odwiedzić nasz jarmark w nastrój bożonarodzeniowy. Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Orszak świętego Mikołaja przeszedł ulicą Kościuszki do rynku. Święty Mikołaj wraz z asystą, a tą asystę tworzyli jeźdźcy na koniach, zbójnicy żywieccy, mieszczanie żywieccy, bogata oprawa, bryczki, konie. Natomiast jutro, 22 w środę, wydamy około 400 porcji kwaśnicy. Bo hasłem przewodnim tego jarmarku to jest kwaśnica na święta, czy jeszcze pamiętasz? A finansowane to rozdawnictwo tej kwaśnicy jest z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Zapraszamy mieszkańców Żywca, zapraszamy mieszkańców Żywiecczyzny. Mamy tu wystawców, którzy pokonali dziesiątki kilometrów, bo są mi z Podlasia, są mi ze środkowej Polski, są ze Śląska, są z Lubelszczyzny. Więc dobrze byłoby, aby wrócili z tego Żywca zadowoleni, wyprzedani, aby zechcieli tu przyjechać w przyszłym roku. Wiktor Martosz, Beskid Life.